przyjęli nasze zaproszenie. Anna Dzierżdowska, nauczycielka, nauczycielka historii wielokulturowa międzyhumanistyczna w Warszawie, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, działa w Amnesty International, prowadzi społeczne naukowe edukacji, współpracuje z Fundacją Feminoteka, autorka bardzo wielu raportów, m.in. Ślepa na Wgodzie Edukacja Równościowa po polsku, ale też cyklu podręczników do gimnazjum Świat Człowieka, tłumaczka m.in. ważnej na gruncie badań feministycznych książki Backlash, czyli Reakcja o walce przeciwko prawom kobiet w Stanach Zjednoczonych autorstwa Susan Faludi. Ksawery Stańczyk, doktor kulturoznawstwa, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kulturoznawstwa i socjologii UW, obrotu. Obronił rozprawę doktorską na temat kultury alternatywnej w Polsce w latach 1978-96. Autor bardzo wielu publikacji w tomach zbiorowych, ale też w pismach naukowych i kulturalnych, nie będę ich wymieniać tutaj wszystkich, a także poeta. Zatomnik poetycki Skarb Piratów, nominowany do Nagrody Nike 2014. I Piotr Szumlewicz, absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat redaktor kwartalnika Dyslomatu i portalu lewica.pl. Od 2012 roku pracuje w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, a także prowadzi program na antenie Superstacji Nie przerywałem. Autor bardzo wielu raportów i opracowań dla różnych organizacji pozarządowych, też nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać. Ostatnio też autor książek, ostatnia książka Wielkie Pranie Mózgu, już tutaj była zapowiadana, rzecz o polskich mediach. Będzie można kupić w stronie promocyjnej również na spotkaniu i też może w kontekście dzisiejszej dyskusji ostatni numer Bez Dogmatu, Polskie Obozy Koncentracyjne też sprzedajemy. Ja się nazywam Agnieszka Mrozik, pracuję w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w Ośrodku Studiów Literackich i Kulturowych nad Komunizmem i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję. Zanim zadam naszym panelistom pierwsze pytanie, jeszcze będę prosiła też o trzymanie się tutaj ram czasowych, ponieważ chcę zostawić dla Państwa czas na dyskusję, czyli dla nas wszystkich. To chciałabym przyjrzeć się temu sformułowaniu dzisiejszego panelu Moda na antykomunizm. W połączeniu z tym opisem, który zaproponowali nam tutaj organizatorzy, wydaje mi się, że to dobry punkt wyjścia do naszej dyskusji. Otóż to sformułowanie Moda na antykomunizm w połączeniu z takim zarysowanym, przybliżonym czasem jej trwania, mniej więcej ostatnie dziesięciolecie, wskazywałoby, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nowym, atrakcyjnym dla jakichś określonych grupy odbiorców, na przykład młodych ludzi, często kibiców klubów piłkarskich albo działaczy młodzieżowych organizacji prawicowych w koszulkach z napisami na przykład Red is Bad. Że mamy do czynienia ze zjawiskiem kojarzonym z określonymi siłami politycznymi, PiS-em, a także ze zjawiskiem, któremu w domyśle czy z nadzieją można na przykład przeciwdziałać poprzez zastąpienie jednej mody inną. No, w tym gronie pewnie mielibyśmy nadzieję, że tą modę na antykomunizm można zastąpić modą może nie na komunizm, ale na przykład na lewicowość. Wydaje mi się, że rzecz nie jest taka prosta, bo antykomunizm nie jest ani rzeczą nową, nie jest kojarzony z jedną tylko siłą polityczną i oczywiście nie jest też czymś, z czym identyfikują się tylko ludzie młodzi. I zanim jakby zadam tutaj pierwsze pytanie, jak diagnozują nasi goście to rozprzestrzenienie się antykomunizmu dzisiaj, to chciałabym zastanowić się krótko nad definicją antykomunizmu, czy też nad tym, o czym tak naprawdę myślimy, kiedy mówimy antykomunizm. I pogrupowałam sobie to w takie trzy bloki, czy takie trzy pytania, które sobie zadaję i Państwu również. Czy mówiąc o antykomunizmie, mamy na myśli ruch, myśl, które
reakcją na komunizm, a więc na ruch i myśl odwołujący się do prac Karola Marksa i kontynuatorów jego dzieła. Bo gdybyśmy tak myśleli o antykomunizmie, to oczywiście z miejsca okazało się, że mamy do czynienia z pojęciem tak starym jak komunizm, tak? Bo równocześnie z tezami Marksa zaczęły się pojawić wypowiedzi krytyczne względem tych tez. Oczywiście, gdybyśmy tak myśleli o antykomunizmie, to okazało się, że jest to pojęcie nieograniczone do naszego kraju ani do regionu i że podmiotami krytykującymi te koncepcje Marksa były nie tylko siły prawicowe, ale właściwie z równą siłą, w niektórych okresach nawet chyba większą siłą siły lewicowe, tak, organizacji lewicowe. Wystarczy wspomnieć na przykład XIX-wieczne i międzywojenne spory między SDKP, właśnie KPP i PPS. Więc to jest jakby pierwsza próba zdefiniowania tego, o czym myślimy, mówiąc o antykomunizmie. Drugi człon tej definicji, czy też drugi obszar naszej refleksji, mógłby dotyczyć myślenia o antykomunizmie jako o antyperializmie. Czyli mówiąc antykomunizm, myślimy zbiorczo o krytyce Polski Ludowej ze wszystkimi rozwiązaniami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturalnymi. I jeżeli tak to zdefiniujemy, to oczywiście zobaczymy, że ten antykomunizm, tak rozumiany, ma swoje źródła jeszcze w PRL-u, który to PRL był przedmiotem krytyki różnej maści rewizjonistów, opozycjonistów, którzy po 1989 roku stali się takimi ojcami, matkami transformacji, którzy podtrzymują ową krytykę PRL-u, właściwie zaostrzają ją jeszcze po zmianie ustroju. Gdybyśmy myśleli więc o antykomunizmie jako o antyperelizmie, zobaczylibyśmy, że zjawisko to znowu jest starsze niż ostatnie dziesięciolecie, a podmiotami uprawiającymi antykomunizm są właściwie wszystkie współczesne elity, prawicowe, liberalne, ale też lewicowe, które sięgając po tę etykietkę, czy po ten dyskurs, pragną no właśnie na przykład zalegitymizować swoją społeczną rolę, zapewnić sobie miejsce w głównym nurcie debaty publicznej, ale też podtrzymać na przykład neoliberalny status quo. I w tym sensie równie antykomunistyczne PO i PiS, do rzeczy, czyli Gazeta Wyborcza, Beata Kempa czy Krystyna Pawłowicz, liderki Kongresu Kobiet. I ostatnia jakby tutaj część składowa tego myślenia o antykomunizmie, czy mówiąc o antykomunizmie mamy na myśli antylewicowość, tak? Czyli odrzucenie pewnego lewicowego projektu socjalnego, ale też pewnej postawy światopoglądu, wrażliwości określonego mianem lewicowego. I w tym sensie składnikami postawy antykomunistycznej, definiowanej jako antylewicowa, byłyby no właśnie antyegalitaryzm, społeczny darwinizm, nacjonalizm, fundamentalizm religijny itd. itd. No i takie myślenie o antykomunizmie wydaje mi się najbliższe faktycznie środowiskom prawicowym, ruchom narodowym, środowiskom ultrakatolickim, które zrównując myśl lewicową z PRL-em, oczywiście w jego takim najbardziej, powiedziałabym, łopatologicznym odczytaniu, to znaczy traktując stalinizm na przykład jako pars pro toto PRL-u i zrównując go zarazem z komunizmem w wydaniu radzieckim, używają właśnie takich ujęć uniwersalizujących i ahistorycznych w celu delegitymizacji właśnie postawy myśli nazywanych zbiorczo lewicowymi. I tutaj chciałabym tylko zwrócić Państwu uwagę, już zanim oddam głos naszym gościom, że takie myślenie, znaczy używanie pojęcia antykomunizmu w tym rozumieniu antylewicowość jest oczywiście kojarzy się nam z tymi środowiskami skrajnymi, ale no nie ma się co oszukiwać i właśnie gdyby nie pewne zaplecze w postaci różnych ustaw, powołania stosownych organów w rodzaju IPN-u, gdyby nie konkretna edukacja medialna czy oświata, tak? To właściwie takie bardzo silne odrzucenie projektów lewicowych pewnie nie miałoby właściwie podstaw. I w tym myśleniu, tym o antykomunizmie, o antylewicowości, warto zwrócić oczywiście uwagę, że antykomunizm prawicy
pracy w sferze symbolicznej, w sferze polityki historycznej, w nauce, w kulturze współgrał bardzo mocno z jej oczywiście neoliberalizmem ekonomicznym, bo funkcjonuje jako taka doskonała zasłona czy narzędzie służące odwracaniu uwagi od wdrażania czy kontynuowania rozwiązań neoliberalnych. Chciałabym, oczywiście nie, moje pytanie nie dotyczy tego, jak Państwo rozumiecie, tylko my możecie oczywiście jeszcze inne tutaj składniki definicyjne tego pojęcia wymieniać. Natomiast mnie interesuje, i to jest pierwsze pytanie do Państwa, jak to się dzieje, że im dalej od końca PRL-u, tym silniejszy staje się ten dyskurs antykomunistyczny w Polsce. I to widzimy w mediach, w polityce, w nauce, no i tutaj też dochodzi ta popkultura z tymi koszulkami RSB. Jak Państwo wytłumaczylibyście nasilanie się tego dyskursu antykomunistycznego ćwierć wieku po zmianie ustroju? I jakie procesy i zjawiska sprzyjają intensyfikacji tego dyskursu, bo tu chyba się zgodzimy, że intensyfikacja następuje. I pytanie to być może czy do odpowiedzi tutaj, czy do naszej szerszej refleksji, jak w tym obszarze Polska wygląda na tle innych krajów naszego regionu, dlatego że ja miałam taką możliwość w tym roku rozmawiać z przedstawicielami naukowcami, akurat w Bułgarii, Słowacji, Czech i faktycznie w takiej dyskusji o bloku wschodnim, o tym co przed 89, po 89, właściwie oni byli dosyć zgodni mówiąc, że wy tutaj, tak, w Polsce faktycznie jesteście w czarnej, nie powiem gdzie, tak, ale generalnie, że naprawdę u nas ten antykomunizm jest bardzo silny. Pytanie, czy to jest tylko taka ich projekcja, czy faktycznie tak jest. Oddaję głos może najpierw Piotr Szulewicz. Ja tu występuję właściwie w takiej potrójnej roli i w każdej z nich jestem postkomuną czy komuną. Znaczy jako doradca PZZ-u, kandydat list Zjednoczonej Lewicy i dziennikarz socjalno-lewicowy. Będę starał się pokazać, że te trzy role się trochę od siebie różnią. To znaczy w tych dwóch pierwszych sensach jestem komuną czy postkomuną, niezależnie od wieku, z przyczyn pewnej polityki historycznej. Natomiast to, że jako dziennikarz czy socjolog jestem uznawany za komunistę czy radykała, to już jest, bym powiedział, nowe pojęcie antykomunizmu, które być może będzie bardziej odpowiedział na Twoje pytanie. Wydaje mi się, że można rozróżnić antykomunizm na takie dwa pojęcia troszkę odrębne, czyli antykomunizm jako część polityki historycznej i antykomunizm jako część, bym powiedział, takiej po prostu polityki społeczno-ekonomicznej, który to antykomunizm jest domeną bardziej młodych ludzi, którzy o PRL-u już niewiele wiedzą, czego nie pamiętają. Więc tak, co do tego antykomunizmu historycznego, to właściwie on zaczął się, no oczywiście przed 1989 roku, ale taką symboliczną datą jest 24 sierpnia 1989 roku, kiedy Tadeusz Mazowiecki ogłasza, że przeszłość odkreślamy grubą linią. I to jego deklarację uznano, że on się jakoś wybaczył, tak? A w gruncie rzeczy chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o to, że raz na zawsze kończymy z komuną. Wyłączamy ją z dyskursu publicznego, wyrzucamy ją, wstydzimy się za nią. Skądinąd Sojusz Lewicy Demokratycznej, który się podchwycił ten narrację Mazowieckiego, potem przez kolejne lata częściowo do dzisiaj przepraszając za okres PRL-u i się od tego PRL-u odcinając się od jakkolwiek pojmowanych idei komunistycznych. Tak na marginesie, odnosząc się do Łukasza książki, mam wrażenie, że ty również jesteś częścią tej narracji antykomunistycznej i nie przez przypadek twoja książka nazywa się Lewactwo, a nie antykomunizm, czy komuna. Lewactwo jest pojęcie dość marginesowe. W Polsce się o komunie mówi, a nie o lewactwie. Więc moim zdaniem uciekłeś od tego pojęcia, ponieważ tobie też, podobnie jak i partii Razem, są bliskie postawy idei antykomunistyczne. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak chodzi o ten dyskurs historyczny, to z całą pewnością oczywiście ważną rolę odgrywa ruch związkowy Solidarność Polakom. Bliskie były i w PRL, i do dzisiaj są bliskie idee, nazwijmy to egalitarne, idee socjalne, idee pracownicze. I to, że Związek Zawodowy, który był związkiem antyrządowym, deklaratywnie, można powiedzieć, antykomunistycznym, przyczyniło się już wtedy do ogólnej deklaracji bycia antykomunistą. Niezależnie od określeń, czy to jest niechęć do władzy, czy to jest niechęć do elit, czy to jest niechęć do pewnych rozwiązań kojarzonych z komunizmem. Wydaje mi się, że zakładnikami tego dyskursu antykomunistycznego w ten sposób pojmowanego, tak?
historycznie, są środowiska od lewa do prawa, od Adriana Zandberga po Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, że bardzo dużo rzeczywiście również na lewicy jest tej narracji antykomunistycznej, tutaj również na sali przedstawiciel PPS-u, również środowiska PPS-owskie, tak, bronią tej idei antykomunistycznej, która skądinąd, jak chodzi o wizję narodu czy społeczeństwa, jest bardzo bliska Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że dzisiaj w moim odczuciu dyskurs PPS-u jest anachroniczny po prostu, dlatego że dyskurs z lat 20. czy 30. był dyskursem nacjonalistycznym właśnie. Więc w pewnym sensie akurat PZPR przejął ideę PPS-u i mówił, że rzeczywiście niepodległość, tak, Gomułka mówił, prawdziwi Polacy, i PPS też właśnie łączył socjalizm właśnie z ideami narodowymi. I to wykluczenie z dyskursu Komunistycznej Partii Polskiej, która, jak mówię, to jest dyskurs od PPS-u przez razem po Jarosława Kaczyńskiego czy również panią Kopacz, cały czas jest obecny w dyskursie publicznym i dominuje. Skutkiem tego dyskursu w 1989 roku, cofając się na chwilę, jest to, że jakiekolwiek publikacje czy refleksje w dyskursie głównego nurtu na temat jakichkolwiek wersji socjalizmu czy komunizmu, jakichkolwiek wypadły. Jedna z ostatnich publikacji pod redakcją Kowalika, profesora świętej pamięci, to był bodaj 91 rok, to się chyba nazywało tam socjalizm, ale jaki? I później to już wypadło z dyskursu. Socjalizm czy komunizm tym bardziej zostały zdelegitymizowane i skutkiem tej polityki historycznej jest to, że jakbyście się przyjrzeli, to w wielu dokumentach polskiego prawa komunizm jest na przykład wyrównywany z faszyzmem. To jest taka polska specyfika, tak? Że my zrównujemy w różnych dokumentach prawnych, począwszy od konstytucji, komunizm rzeczywiście z faszyzmem czy z nazizmem. Więc wydaje mi się, że to jest też dziedzictwo tej polityki historycznej, to wypieranie z dyskursu głównego nurtu, czy w ogóle z dyskursu jakichkolwiek idei, które mają w słowie, czy tak pojawia się w sformułowaniu komunizm czy socjalizm. To jest jeden temat, nie chcę tego rozwijać, być może później troszeczkę o tym porozmawiamy. Natomiast drugi, być może ważniejszy, bardziej odpowiadam na twoje pytanie, dlaczego to teraz tak narasta. Otóż jeżeli chodzi o ten wymiar historyczny, to on się utrzymuje w dużej mierze. To znaczy rzeczywiście elity się pogodziły z tym, że komunizm jest zły. Już pomijam ten temat, czy co PRL miał wspólnego z komunizmem, jakkolwiek rozumiany, tak? Że jednym nurtem się krytykuje PRL i Karola Marksa, tak jakby PRL był wcieleniem idei Karola Marksa. To już taka, że tak powiem, głupota tych dziennikarzy, polityków czy komentatorów, którzy sprowadzają rzeczywiście komunizm czy socjalizm do PRL-u, chociaż PRL tak na marginesie nigdy się nie miał za komunizm. To są też realne socjalizm w przeciwieństwie do tego socjalizmu prawdziwego, więc nawet władze przyznawały, że nie było prawdziwego socjalizmu czy komunizmu. Ale wracając do wątku, jaki typ antykomunizmu dzisiaj zaczyna być dominujący? Otóż moim zdaniem, taka jest moja teza, to nie jest ten antykomunizm Razem czy PiS-u nawet, tylko to jest antykomunizm, bym powiedział, młodych ludzi. To jest antykomunizm korwinowski, to jest antykomunizm libertariański, to jest antykomunizm, który wiąże się ze zmianami między innymi, jeżeli chodzi o strukturę podręczników. Mam tu na myśli przede wszystkim podstawy przedsiębiorczości, które są straszliwie liberalne, by nie powiedzieć libertariańskie. Ostatnio raz jeszcze, bo kiedyś pracowałem w wydawnictwie, przyglądałem się podstawom programowym podstaw przedsiębiorczości, one są potwornie liberalne. Znaczy one są tak naprawdę nauką korwinizmu, bo to nawet nie jest platforma. To jest rzeczywiście Korwin-Mikke. Tam wprost się mówi po prostu takie dosłowne pranie mózgów, odnieść swoje cechy charakteru do człowieka przedsiębiorczego. Taki punkt jest podstawa programowa. Więc ten człowiek przedsiębiorczy, taki, że tak powiem, z dużych liter, jest podstawą rzeczywiście programową polskiego systemu edukacyjnego. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, ten antykomunizm. Tak samo na przykład mierzenie dzisiaj, jakbyście poczytali różnego rodzaju teksty i komentarze, nie tylko korwinistów 18 lat z profilów, ale posłuchali niektórych dziennikarzy, nie wiem, Polsatu czy TVP, to na przykład jeżeli ktoś chce zwiększenia podatków w PKB, to już jest komunizm, tak? Przesuwa się definicja komunizmu, to znaczy komunizmem już jest większy udział podatków w PKB i w domyśle system niekomunistyczny, system optymalny, to by było zero podatków w PKB. Bo jeżeli jest 30, to mamy 30% komunizmu, tak? Czy też wydatków publicznych, jeżeli jest 40, to mamy 40% komunizm w Polsce. Więc wydaje mi się, że pod tym względem ten antykomunizm dzisiaj się troszkę też pokrywa, one się tak przenikają, ten antykomunizm historyczny i antykomunizm współczesny, ale zwróćcie uwagę, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że jest jakaś nowa fala antykomunizmu, młodych ludzi, którzy w ogóle nie pamiętają PRL-u, którzy nie mają z nimi nic wspólnego, którzy często o nim nic nie wiedzą i rzeczywiście oni
wyzywają kogokolwiek od komucha, wcale nie lewaka, lewaka bardzo rzadko, raczej komucha, właśnie za to, że broni na przykład większych wydatków publicznych, wyższych podatków. Ja bym postarał się o tym później trochę więcej powiedzieć, natomiast sugerowałbym, żebyśmy się zastanowili właśnie, jak to jest, że ten antykomunizm się rozlewa przede wszystkim nawet u młodych ludzi, a ci starsi, nawet antykomuniści historyczni w mniejszym stopniu o tym mówią, to może tyle. Dzień dobry. Ja może chciałbym ten temat podjąć trochę z innej strony, ponieważ znaczy zgadzam się, że rzeczywiście to nie jest zjawisko ostatnich 10 lat czy 15. Chciałbym zwrócić uwagę na lata 90. Bo wydaje mi się, że bardzo często umyka nam to, że wtedy wydarzyła się w Polsce konserwatywna rewolucja kulturalna. I generalnie chciałbym mówić o kulturze, w którym się bardziej zajmuje, a wtedy ta kultura przeszła bardzo duże zmiany. Tak, w takim potocznym wyobrażeniu te lata 90. są taką dekadą nieograniczonych możliwości, kiedy nagle wszystko było wolno, nagle ta cała kultura materialna, konsumpcyjna, popkultura z Zachodu stała się dostępna, prawda? I takie praktyki, jakie były wcześniej, nie wiem, tak typu kolekcjonowanie puszek po piwie czy paczek papierosów, nagle stały się czymś zupełnie śmiesznym i żenującym. Bo wszystkim można było się nadal nasycić. Wydaje mi się, że właśnie ten obraz potoczny lat 90. tej różnorodności, tej wolności, którą wreszcie można się upoić, jest fałszywy, bo tam dokonała się ta zmiana, której efekt widzimy dzisiaj. Chciałbym się tutaj odwołać do tego, co Pierre Bourdieu pisał w książce Reguły sztuki. To jest książka o funkcjonowaniu pola produkcji kulturowej, czyli pola literatury, sztuki, teatru i różnych innych dziedzin twórczości. Bourdieu stawia taką bardzo mocną tezę o tym, że to pole produkcji kulturowej jest homologiczne wobec pola władzy. I przede wszystkim wobec pola władzy. A co to wynika z tego? Ta homologia wynika z tego, że jest związane bardzo ścisłymi relacjami z polem władzy. Tak? A to, że my później odejmujemy homologię między tym, co się dzieje w twórczości, a tym, co się dzieje w życiu społecznym, to jest dopiero efekt tamtej podstawowej homologii. Teraz już się bardzo, bardzo wszystko upraszcza, ale jak spojrzeć na lata 90, to rzeczywiście można takie rzeczy zauważyć. Na przykład jak się spojrzy na telewizję, to jest dla mnie bardzo ciekawy przypadek, że w telewizji polskiej w latach 90 następuje duża zmiana, bo i ona się wiąże z przejęciem władzy w TVP przez ekipę tak zwanych Pantersów, czyli tam Walenciaka i kolegów, młodych, prawicowych polityków, którzy wchodzą do telewizji, zaprowadzają swoje porządki i co jest dla mnie bardzo charakterystyczne, oni ściągają tam wtedy takich undergroundowych, alternatywnych, anarchizujących twórców. Tam się pojawiają programy typu Lalamido, Cędzylędzy, Alternativi i tak dalej. Ludzie, którzy w poprzedniej dekadzie byli w grupach właśnie alternatywno-anarchistycznych, którzy opowiadali się zarówno przeciwko władzy ówczesnej, jak i przeciwko tej opozycji, która była dla nich też znacznie siermiężna, konserwatywna i niefajna, wtedy weszli do telewizji. Oczywiście tutaj to, że oni chcieli wejść, to jest logiczne, bo oni nie mieli ochoty z kolejnych dekad spędzać się w undergroundzie. Mieli ochotę promować swoją twórczość i uwierzyć, że mają możliwość swobodnej ekspresji i teraz przekazywanie wreszcie swoich idei szeroko. Tak dla Pantersów to oczywiście też było bardzo wygodne, no bo im zależało na promowaniu polskiej kultury, także polskiej popkultury.
Tak, ale też właśnie takiej, która nie jest związana z polską ludową, więc nawet jeżeli oni byli właśnie tacy wolnościowi, liberalni, czy wręcz anarchizujący, to byli lepsi niż to, co było wcześniej z punktu widzenia norwersów. No więc wtedy ci ludzie tam mocno weszli. No i to są ci ludzie, którzy dzisiaj też są bardzo, bardzo mocnymi bohaterami tego dyskursu antykomunistycznego. I tutaj wydaje mi się, że to jest, że to wynika z takiego ich zawiedzenia się, że oni właśnie byli w tej telewizji, no, ale nie spełniły się tej kariery, tak? Nie wypełniły się tej aspiracji, ale jednak oni przecież nie zostali tymi wielkimi artystami, jak to sobie wyobrażali. Nie wiem, czy nie za długo mówię. Chciałem się tutaj odwołać do tego, co Bourdieu pisze w regułach Szuli o konserwatywnych intelektualistach, czyli takich intelektualistach, którzy chcą być intelektualistami, więc muszą prezentować się jako otwarci, światli, rozumiejący, przejmują to, prawda, generalnie to dziedzictwo oświecenia, ale w takim razie dlaczego są konserwatywni, no więc muszą pokazać, że tak naprawdę to oni posługują się rozumem tylko po to, żeby zdemaskować tą otwartość i światłość, tak, bo z jednej strony muszą udowodnić, że są intelektualistami, a z drugiej strony muszą udowodnić, że przed własną publicznością prawicową udowodnić, że też są prawicowi, tak? Więc muszą pokazać, że jako intelektualiści nie oddalają się od tej swojej prawicowości, bo intelektualizm jest w ogóle podprawę ogólnie podejrzany. No i tak jak sobie myślę o tym na gruncie polskim, tak, to byłby, nie wiem, środowiska Tygodnika Powszechnego, Kluby Inteligencji Katolickiej i tak dalej, tak? Czyli to środowiska, które są takie fajne, liberalne, ale jednocześnie właśnie są w tym konserwatywnym duchu i próbują się tam mocować. Natomiast druga rzecz to jest konserwatywny antyintelektualizm. I w Polsce, tutaj wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, taki konserwatywny antyintelektualizm w kulturze widziałbym w ludziach, którzy gdzieś tam właśnie wyrastają z tego dawnego undergroundu, tak jak Paweł Kukiz, jak Kazik Staszewski, jak Wojciech Cejrowski, jak Paweł Koniekonak, którzy oczywiście się różnią, jedni są bardziej rzecznikami takiego liberalizmu, czyli libertarianizmu, inni są bardzo, bardzo mocno nacjonalistyczni. No, natomiast tak, oni są tymi antyintelektualistami konserwatywnymi. Bourdieu powiada, że antyintelektualizm konserwatywny to jest rodzaj bardzo gwałtownej, zawiedzionej miłości. To jest resentyment, który bierze się z tej zawiedzionej miłości tych aspirujących intelektualistów, artystów, którzy, którym się nie udało, którym się nie powiodło, którzy nie spełnili tych swoich aspiracji. I wydaje mi się, że to jest bardzo, znowu bardzo pasuje do tego, co się działo w kulturze w Polsce w latach 90., że ci ludzie jakoś, no właśnie, pojawili się w telewizji, pojawili się w mediach, nagle wydawało im się, że chwytają Pana Boga za nogi, a jednak nie zostali z nami za wielkich i wybitnych. Stąd tylko ten, prawda, myśląc logicznie, to oni powinni ten resentyment, tę zawiedzioną miłość czuć nie do komunizmu, tylko do kapitalizmu. I myślę, że tutaj zadziałał bardzo podobny mechanizm jak ten, który David Ost opisywał w Klęsce Solidarności. To znaczy, tak, Ost pisał tam, że pracownicy, robotnicy, którzy zostali porzuceni przez liberalne elity solidarnościowe, nie mieli języka, którym mogli wyrazić swój gniew, ponieważ ten język liberalizmu nie dał im sposób wyrażania gniewu, w związku z czym
myśmy zostali zagospodarowani przez prawicę, tak? Liberałowie wepchnęli robotników w ręce prawicy, która dała im ten sposób wyrażania swojego gniewu, mówiąc, że tak, ich problem, że przedsiębiorstwa państwowe są sprzedawane albo projektują, że robotnicy tracą pracę, to nie jest problem z kapitalizmem, tylko to jest problem z tym, że jest za mało tego kapitalizmu, że jest za mało wolnego rynku, że ciągle ci komuniści się ukrywają we władzach. Tak, to powtarzała cała prawica, czy to był Rał Polszewskiego, czy to było Porozumienie Centrum Kaczyńskiego, czy to była Solidarność, Wałęs, później Czarneckiego, z różnicami, ale to się pojawiało. I myślę, że w przypadku tych ludzi, którzy tworzyli kulturę, wówczas zadziałał podobny mechanizm, to znaczy oni czując, że ich te rozbudzone aspiracje i pragnienia zaistnienia, zrobienia kariery nie mogą zostać zrealizowane, szukając wyjaśnienia, znaleźli ich wyjaśnienie właśnie w tym prawicowym populizmie. I tak przebiegała ta konserwatywna rewolucja wtedy, właśnie z szeregiem zmian poglądów na konserwatywne, na nacjonalistyczne, z szeregiem nawróceń, prawda, cała historia pism Bruni, Odwrotne i tak dalej, ale to może nawet poprzestanę. Dzięki. Ja muszę zacząć od niejszego prośby do Ciebie, bo właśnie to jest pytanie prywatnie. To nie mówmy sobie Państwu. To jest jakby jedna rzecz. I tak się zastanawiam na tym, jadąc tutaj, że ta panel, o którym się będzie mówiło o antykomunizmie, trzeba by też trochę zdefiniować ten komunizm i to, co on może dzisiaj oznaczać. No, nie jest to łatwe, tak? Od czasów Karola Marxa, bo ktoś się tym zajmuje, być może poza tym, co Karol Marx zrobił, tak szybko nie wyjdziemy, ale bardzo dobrze na potrzeby tej dyskusji chciałam zaproponować takie określenie ostateczne, komunizm, to jest zniesienie rodziny, własności prywatnej państwa, przy czym owe zniesienia służyć mają ostatecznie nieco ważniejszemu zniesieniu, to znaczy zniesieniu wyzysku i zniesieniu alienacji pracy i wprowadzeniu równości. I z tego punktu widzenia, z mojego dla mnie, chyba strasznie ważny wątek, chociaż ja się bardzo zgadzam z tym, co powiedzieli moi przedmówcy, w związku z tym będę ścierał takie przypisy, albo wskazywała takie punkty, gdzie wydaje mi się, że jeszcze coś można by było rozwinąć, tak? Niezwykle ważnym wątkiem wydaje mi się to, że antykomunizm, i tutaj to mnie nawet w jakimś sensie bardziej ten lewicowy nawet niż ten inny, antykomunizm jest super ważnym okaleczeniem politycznej wyobraźni. Ponieważ jeżeli nie zaczniemy myśleć w takich kategoriach, że naprawdę możliwy jest całkowicie inny świat, jeżeli sobie nie uświadomimy wszystkich konsekwencji faktu, że kapitalizm jest formacją historyczną i w związku z tym niezależnie od tego, czy Karol Marx jakby dobrze opisał jego powstanie, czy nie, jest formacją historyczną i jak każda formacja historyczna kiedyś się skończy prędzej czy później, no jakby bez przemyślenia tego typu rzeczy, tak naprawdę zostajemy cały czas w polu walki, które jest określone z jednej strony przez to, co jest, to znaczy właśnie przez ten kapitalizm, który robi wszystko, żeby się znaturalizować, to znaczy właśnie robi wszystko i używa do tego między innymi historii, robi wszystko, żebyśmy nie potrafili sobie wyobrazić świata bez niego, no a z drugiej strony to pole walki jest określone właśnie przez różnego rodzaju wojny o przeszłość, tak? Na przykład właśnie przez przywoływanie jakby nieustająco dawnych sporów bardzo ważnych, nie? Wiele ważności między właśnie środowiskami anarchistycznymi, a środowiskami komunistycznymi, tak? Jakby w jakimś sensie odgrywanie ich na nowo w nowej zmienionej sytuacji. I jakby bez takiej odwagi politycznej wyobraźni, w związku z tym odrębczamy między pytaniem, czy iść na wybory, czy nie iść, tak? A jeśli iść na wybory, to jakby co zrobić, a jeśli nie iść, to co zrobić i cały czas jesteśmy gdzieś w tym samym miejscu. Ja oczywiście uważam, że no, i w ten sposób, w tym sensie, ten antykomunizm staje się niezwykle funkcjonalny, no właśnie wobec trwania tego systemu kapitalistycznego. Bo ostatecznie pozwala nam, zwłaszcza w tych
kiedy właśnie staje się tym antykomunizmem lewicy, kiedy się staje tym, o czym ty mówiłeś, Piotrze, to pozwala nam wtedy już tylko i wyłącznie myśleć o drobnych przesunięciach w obrębie status quo, tak? Czyli mówiąc krótko, skazuje nas na socjaldemokrację w najlepszym razie. To za mało w świecie, który chyba stoi tak trochę na krawędzi katastrofy, tak? Ekologicznej i paru jeszcze innych. Nie chcę powiedzieć, a może chcę, że komunizm jest kwestią przetrwania w ogóle, no ale też warto pamiętać, tak? Kiedy się zastanawiamy po raz kolejny, kto kogo mordował 20, 30, 50 czy 100 lat temu, to są wszystko ważne kwestie. Musimy się też zastanowić, czy nasze dzieci, szeroko rozumiane nasze, bo ja dzieci własnych nie mam, czy nasze dzieci w ogóle jeszcze będą miały gdzie mieszkać, tak? W sensie, czy będą jeszcze miały jakąś ziemię. I to jest jakby jedna rzecz, która mi się wydaje dosyć ważna, kiedy się rozważa kwestię komunizmu. Z czym się wiąże ta druga kwestia, to znaczy właśnie kwestia użycia historii, która okazała się być w ramach właśnie tej konserwatywnej rewolucji, która się dokonała, historia jakby po raz kolejny, nie pierwszy bynajmniej, okazała się być narzędziem niesłychanie niebezpiecznym i niesłychanie łatwo się poddającym właśnie różnym niedobrym użyciom. Ja uczę historii. I naprawdę jakoś ją lubię, co więcej, bardzo, a mimo to za każdym razem, kiedy słyszę o tym, że lewica powinna mieć własną politykę historyczną, mam dreszcze i chcę zacząć tupać i mówić nie. Ponieważ właśnie o to chodzi, że to jest narzędzie prawicy. Nieprzypadkowo. Historia wskazuje nas ostatecznie zawsze na mówienie, używanie kategorii, które dotyczą i dotyczyły właśnie przeszłości. Historia, jakby właśnie mówiąc, historia może być ważnym narzędziem, tak? W tym sensie ja jeszcze mówię, właśnie w tym sensie ja jej próbuję jakoś używać. Historia może być właśnie bardzo ważnym narzędziem wtedy, kiedy się jej używa do denaturalizowania stanu obecnego, tak? To znaczy wtedy, kiedy właśnie się jej używa do pokazywania, że stan obecny został wytworzony, że był już przeszłości, w związku z tym może być inny w każdym dowolnym momencie. Natomiast nie wydaje mi się bezpieczna jako narzędzie polityczne, zwłaszcza jako narzędzie budowania jakiejkolwiek politycznej tożsamości. Ponieważ właśnie jest zakorzeniona w tej przeszłości, tą przeszłością mówi. Jakby nie oni sobie już trudno, najgorsze nas wezmą tę historię, my mamy filozofię. I tego się moim zdaniem warto by było trzymać, bo to jest dziedzina, która potrafi wypracować język. On jest trudny, męczący i nie zawsze sprawny, ale to jest dziedzina, która potrafi wypracować język do mówienia o tu i teraz. Nieprzypadkowo prawica walczy o to, żeby w historii szkoła było więcej i nieprzypadkowo filozofia jest traktowana jako właśnie fanaberia, której w ogóle nie warto. A jeśli to jest wymieniana głównie w kontekście walki z religią, bardzo jest to ważna walka, ale nie jest to jedyne możliwe użycie filozofii. Natomiast tak słuchając tego, co mówili moi przedmówcy, cały czas się zastanawiałam, nie umiem tego chyba dobrze ukryć, ale wydaje mi się, że tu jeszcze jeden wątek warto by było poruszyć, jakby dołożyć do tego wszystkiego, mianowicie, że ten antykomunizm współczesny, ten nowy zwłaszcza, on jakoś się wiąże z męskością. Tak, znaczy on jakby gra, może w pewnym uproszczeniu robocze, taką roboczą hipotezę powiedziała, coś takiego, także on gra, używa, wykorzystuje na właśnie pewne ideały, które są jednocześnie używane i wykorzystywane do budowania pewnego modelu męskości. Tak? Znaczy nieprzypadkowo po pierwsze on na przykład idzie w parze właśnie z antyfeminizmem i z homofobią, ale też na przykład nieprzypadkowo no, on jakby przejmuje na siebie tak, cały ten pakiet ideałów, prawda, heroicznego żołnierza, który zaraz pójdzie umrzeć za ojczyznę krwią za ranę, tak? Bo jakby odpowiednikiem, też partnerem koszulek z napisem Radzin Izbę, pamiętajmy, to są koszulki z Powstania Warszawskiego, prawda? Pamiętamy. Przy czym to pamiętamy właśnie jest też bardzo wieloznaczne, to pamiętamy na koszulkach z Powstaniem. W pewnym momencie się okazuje, że pamiętamy wcale nie to, że Niemcy byli źli i faszyzm był zły, tylko pamiętamy, że komunizm był zły. Tak jakimś cudem w pewnym momencie okazuje się, że powstańcy warszawscy też tak naprawdę walczyli z komunizmem, prawda? I my też będziemy walczyć i umrzemy. Będziemy umrzeć jak prawdziwi mężczyźni za ojczyznę, która jest naszą jedyną, która jest jedynym kobiecym podmiotem godnym naprawdę męskiego umiłowania. No i wchodzimy w
sferę zjawisk, które są bardzo dobrze opisane w literaturze feministycznej. Tak? To znaczy, nie, właśnie taką sferę zjawisk budowania męskości wobec śmierci i w opozycji do rozkoszy na przykład, tak? Takiej, którą można znajdować w jakiejś zupełnie innej sferze, a z drugiej strony wchodzimy w zjawiska, które też są dosyć dobrze opisane w różnych miejscach, pewnego poczucia zagrożenia, które się pojawia, zwłaszcza w środowiskach ludzi. Bardzo często pozycja społeczna jest bardzo często niepewna. Ja nie jestem przekonana, czy się zgodzę też taką tezą, że to kibice na przykład często noszą te koszulki. Moim zdaniem noszą je moi koledzy z Instytutu Historii i z Instytutu Prawa, tak? Również chętnie, równie często, ale w jakimś sensie no oni właśnie też należą do tego, że wszyscy należymy do grupy zagrożonej, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu wszystkim nam się sprekaryzowały warunki życia i pracy. Różnie reagujemy na to zagrożenie i w jakimś sensie, jeszcze od uwagi w przypadku mężczyzn, no to chodzi to drugie znane, rozpoznane zagrożenie, o którym też się pisało wiele kilkadziesiąt lat temu, to znaczy właśnie o zagrożenie zmianami relacji, tak, między mężczyznami, kobietami, pojawienie się ruchów queer, to wszystko, co sprawia, że ta tradycyjna męskość przestała być ostoją, tak? W świecie, w którym wszystko się zmieniło, upadło już ostatecznie nawet to, że już nie jestem łowcą i obrońcą ojczyzny. I obawiam się, że jesteśmy, możemy być świadkami, świadkiniami tego czegoś, co znakomicie opisał Klaus Devereux, właśnie w książce dokładnie temu poświęconej, to znaczy po prostu narodzin faszyzmu, który jak wiadomo znowu jest bardzo funkcjonalny wobec kapitalizmu na wielu różnych poziomach, również na takim czysto fizycznym, ponieważ pozwala wyróżnić lewactwo łatwo i szybko i że ten faszyzm nam grozi tutaj w Polsce. Ja tylko może dodam też a propos tej kwestii, jak my wyglądamy, my w sensie tutaj Polska, polskie społeczeństwo na tle tutaj regionu, taką tezę węgierskiej socjolożki Ewy Kovács, która mówiła, że pisała coś takiego, że po 1989 roku tutaj ten nasz region w ogóle, nie odnosiła się konkretnie do Polski, ale w naszym regionie po 1989 roku to antykomunizm stał się taką gorącą ideą, zdolną mobilizować miliony, podczas gdy antyfaszyzm czy antynazizm jest zimny, zupełnie odwrotnie niż przebiega to w krajach tzw. Starej Unii czy Europy Zachodniej. I faktycznie, jeżeli nawet zobaczymy wydarzenia z ostatnich dosłownie tygodni czy dni, to znaczy tą falę niechęci, nienawiści do uchodźców, to tutaj antykomunizm też okazał się bardzo takim użytecznym narzędziem, mianowicie tej demonstracji, która tutaj była w Warszawie dwa tygodnie temu, tak, gdzie było tak kilka tysięcy tych przeciwników przyjmowania do polskich uchodźców, oni nieśli na sztandary między innymi hasła antykomunistyczne, tak, czy wykrzykiwali właśnie, że na drzewach zamiast liści będą wisieć albo antykomuniści, albo też islamiści i tak dalej, i tak dalej. Tak się ładnie układa, więc faktycznie antykomunizm na gruncie polskim jest takim, powiedziałabym, takim podglebiem, tak? Takim fundamentem pod te wszystkie dyskursy antyfeministyczne, antyhomoseksualne, antyuchodźcze, czy jak to nazwiemy. Faktycznie jest taką gorącą ideą, która jest zdolna mobilizować, no może nie miliony, ale na pewno jakieś tłumy. Chciałam wam zadać teraz pytanie, które częściowo odpowiedzieliście, ale myślę, że warto jednak tak punktowo to wskazać. Komu w Polsce służy antykomunizm? Jacy główni aktorzy życia społecznego sięgają po dyskurs antykomunistyczny, w jaki sposób to robią, jak konstruują swój przekaz, w jakim celu, z jakim skutkiem. Bo wydaje mi się, oczywiście tutaj padały już różne tezy, tak, czy rozpoznania, była mowa o politykach prawicy, była mowa o intelektualistach, była mowa o neoliberałach, była mowa o mężczyznach, tak. Nie było jeszcze za bardzo mowy o kościele, ale to mnie też wypłynie. Generalnie jakbyście mieli wskazać tych, waszym zdaniem, takich aktorów życia społecznego, którzy sięgają podobnie po ten dyskurs i w jakim celu waszym zdaniem to robią? Nie wiem, czy ktoś chcecie z tym To odnosząc się jeszcze do tego, jak to wygląda inaczej w naszym regionie, przypomniałem sobie, parę miesięcy temu uczestniczyłem w konferencji
refleksji na temat komunizmu, kulturoznawczej konferencji, w której brała też udział badaczka z Serbii, z byłej Jugosławii i opisywała historię, która działa się tam bardzo niedawno właściwie. Ona tam przyjechała bezpośrednio niemal z tych wydarzeń, które sama była zaangażowana, gdzie grupa młodych ludzi, ponieważ zostało zamknięte kino, postanowiła społecznie otworzyć to kino i weszła do budynku, przejęła go i po prostu zaczęli tam za darmo wyświetlać filmy. No i to wszystko było robione pod symbolami komunistycznymi. Co, kiedy ona o tym opowiadała, wywołało zdziwienie, jak to. No i ja powiedziałam, że to nie jest tam nic kontrowersyjnego, że to się pozytywnie kojarzy, że tak to chodziło o wydarzenia w Belgradzie, nie pamiętam jak się nazywało to kino. No bo mówiła, że właśnie te komunistyczne symbole, którym ta młodzież się posłużyła, odzyskując to kino dla ludzi, są czymś, co ma bardzo pozytywne skojarzenie w społeczeństwie, tak? Więc o tym warto też pamiętać właśnie, żeby zdenaturalizować tę historię, że to może jednak wyglądać inaczej. A odpowiadając już na to pytanie, co są aktorzy, i którzy postulują się komunizmem i jak to przebiegać, to też nie chciałbym się skupiać na tych nieszczęsnych kibicach. Natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o stylu, jako narzędziu kontroli społecznej. Stylu rozumianym szeroko, stylu zarówno w modzie, w ubiorze, no ale też stylu działania, stylu jako pewnym zestawie percepcji, ocen. Tak styl definiuje Harrison C. White w książce Tożsamość i kontrola i opisuje, że rozmaite style, które panują w społeczeństwie, są sposobami uzyskiwania kontroli. To jest bardzo ciekawe, jeżeli właśnie spojrzymy na ten taki styl z tymi koszulkami, z żołnierzami wyklętymi, z hasłami Red is Bad, czy silnie śmierć zdrajcą ojczyzny, z tymi kotwiczkami, z tymi jaszczurkami i tak dalej. Tak, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest taki radykalny styl, jest mi to bardzo ciekawe, że z takim pojęciem radical chic, które historycznie znowu jest raczej kojarzone z taką lewicującą bohemą artystyczną, która jako taka grupa podporządkowana w polu sztuki widzi podobieństwo z podporządkowanymi grupami społecznymi i stara się być radykalna zarówno w warstwie estetycznej, jak i politycznej, tak? I przyjmuje ten radykalny wygląd. To jest bardzo ciekawe, że w Polsce ten radical chic jest antykomunistyczny, jest nacjonalistyczny. I tutaj ten styl jako sposób uzyskiwania kontroli bardzo mi pasuje. Znaczy, ja rzeczywiście jak jadę w tramwaju z chłopakiem, który jest w tej grupie śmierć zdrajcą ojczyzny, to ja czuję, że to jest sposób uzyskiwania kontroli. Tak, odwołując się do takiego banalnego przykładu. Harrison C.
Lucy White pisze, że w tej swojej funkcji styl ma jeszcze tę specyfikę, że jest niezwiązany ze sieciami społecznymi, niezwiązany z relacjami, z więziami, z dziedzinami, prawda? On się rozprzestrzenia, nie musimy się znać, nie musimy się zajmować tymi samymi rzeczami, żeby podzielać ten sam styl. Drugą taką, oczywiście można by znowu odnieść się do lat 90., kiedy to też było bardzo widoczne, takie wzmożenie radykalnie narodowe, tak? Ale ono było innego rodzaju, tak? Kiedy myślimy o początku lat 90., w roku 92, 93, jak o tym czasie dominacji skinheadów na ulicach, to ten mundurek skinheada jest jednak zupełnie czym innym niż właśnie ten fajny, radykalny styl młodych nazioli, czy nacjonalistów, czy antykomunistów. I wydaje mi się, że odwołując się do innej kategorii też z tej książki Tożsamości kontrola, do kategorii retoryki można zrozumieć, w jaki sposób to się stało. White pisze coś takiego, że retoryka jako pewien szerszy mechanizm, też związany z kontrolą, może zapanować nad stylem, może go objąć, może go przywłaszczyć i wprowadzić do niego swoje wartości. On pisze, że retoryka to jest czymś, co się nadbudowuje na opowieściach. I mi się wydaje, że powracając do tego pytania, jak rozumiemy antykomunizm, że jeśli możemy znaleźć te różne opowieści o zdradzie przy okrągłym stole, o uwłaszczeniu się nomenklatury, o resortowych dzieciach, o żydokomunie. To są opowieści, z których zbudowana jest ta retoryka antykomunizmu. I ta retoryka zdominowała pewien rodzaj stylu, który rozprzestrzenia się bardzo szeroko. I stąd ja bym postrzegał to raczej w ten sposób, jako taki rozproszony społecznie fenomen, w którym w określony styl zostały włączone pewne wartości, pewne elementy ideologicznego czy zmityzowanego postrzegania, nie sprowadzałbym tego tylko do konkretnych aktorów społecznych, których możemy sobie pokazać jako konkretne ugrupowania czy instytucje państwa, bo to jest prawda, to że jest IPN i różne inne rzeczy, to są oczywiste, a wydaje mi się, że to jak to działa właśnie na tym poziomie społecznym jest dużo ciekawsze, także to dziękuję. No, ta kwestia Teodorana Tomczyk jest też niezwykle interesująca kwestia tak naprawdę, bo to też jest jakieś takie wyzwanie dla lewicy, bo jeśli jednak potraktować poważnie te osoby, które noszą te koszulki z napisem Red is Bad, jako ludzi, którzy się właśnie buntują jakby przeciwko status quo, no to właśnie rzeczywiście to pytanie, dlaczego jak to się dzieje, ten punkt jest zagospodarowany nie przez nic, tak? Tylko właśnie dokładnie przez tę drugą stronę. Troszkę o tym, tutaj znowu, pewnie by się można było kiedyś przyjrzeć trochę tym przykładom amerykańskim. Nie dlatego, że Ameryka jest taka ważna, tylko dlatego, że nasza strona neokonserwatywna, moim zdaniem, bardzo uważnie czyta i śledzi to, co mówi neokonserwatywna strona amerykańska. To znaczy bardzo wiele naszych prawicowych dyskursów powtarza różne rzeczy, które się mówiło w Stanach, przecież określenia typu lewak, czy oskarżanie o komunizm prezydenta, który chce wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne, no to jakby też przyszło, to jest też tam grane, tak, bardzo wyraźnie. No i to pewnie trzeba by
było wspomnieć o Tomasie Franku i właśnie o całej jego opowieści o tym, w jaki sposób nie w wykluczonych 14 przypadku przed niego opisywanym, czy w książce co z tym Kandas, byli jeszcze niedawno radykalnymi związkowcami, zostaje zagospodarowany przez prawicę. W Polsce rzeczywiście chyba warto wspomnieć o tym, nie można zapomnieć o Kościele. Nie wiem, czy można mówić, czy mamy sojusz tronu i ołtarza, czy też mamy tron podporządkowany ołtarzowi generalnie. A jak się mówi o Kościele, no to warto wspomnieć, w ten sposób jakby była to, co mówię, zatacza jakieś takie pełne koło, bo warto wspomnieć również o takim zjawisku, jakim jest chyba lęk sporej części polskiej, tak zwanej postępowej inteligencji przed tak zwaną polską masą. Proszę zwrócić uwagę, że ja mówię tak zwane, ale nie mamy lepszych słów. Która to polska tak zwana postępowa inteligencja zupełnie jawnie w tym momencie powiedziała, że Kościół jest jej niezbędny, żeby ta masa, która jest dzika, rycząca i ogarnięta, się nie na nią nie rzuciła i jej nie zjadła. Tak? To znaczy w Polsce rzeczywiście pozwolono językom prawicowym zagospodarować różne lęki, różne nieszczęścia, które się wydarzyły po transformacji. Wykluczono języki lewicowe. Ja się tutaj znam zgodę z Piotrem Szturola, szkoły w tym wykluczeniu języka lewicowego jako języka w ogóle dostępnego. Tak jest ogromne. Tak on nie jest dostępny w szkole. Nawet nie chodzi o to, że w szkole są, dominują te inne. Chodzi o to, że on tam w ogóle nie jest obecny jako język jakkolwiek legalny, jakkolwiek zalegitymizowany. Tak? Znaczy po prostu, mówiąc bardzo prosto, znaczy skąd młodzi ludzie mają się dowiedzieć, że komunizm może być fajny, a faszyzm może być zły, jak oni całe życie dostają dokładnie odwrotny przekaz. I to jest właściwie w jakimś sensie takie pytanie, które znowu nie jako osobę, która w tej szkole siedzi, dosyć mocno dręczy. Dwa zdania jeszcze w tej kwestii, którą pomieliśmy wcześniej, to znaczy w tej kwestii, jak to wygląda gdzie indziej. Ja nie jestem dobra, jeśli chodzi o tak zwany nasz region, chociaż zawsze mnie wzrusza to, że w Berlinie jest pomnik Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i ulicę Karola Marksa. I rzeczywiście sobie próbuję wyobrazić, co by się stało, gdyby zaproponować w Warszawie nadanie którejś z dużych ulic imienia Karola Marksa. I obawiam się, że nawet argument, że według indeksów cytowań jest to najważniejszy filozof XX wieku, mógł nie pomóc w awanturze, która by wybuchła. Jest natomiast chyba w każdym kraju, w którym byłam, kiedy wchodziłam do jakiejś lepszej księgarni akademickiej, tam był kapitał do kupienia. Mniej lub bardziej drogi, tak? Miałam w rękach kapitał po arabsku, po turecku, no już nie mówię o Grecji, prawda, to oczywiste. Natomiast, no właśnie, jakby gdzie jest w Polsce kapitał? Gdzie jest w Polsce manifest komunistyczny do dostania? W Stambule, w takiej nawet nie akademickiej, takiej zwykłej księgarence, kupiłam wydanie manifestu komunistycznego w 7 językach różnych. I to jest rzeczywiście jakaś taka, znaczy ta w pewnym sensie ta wyjątkowość Polski naprawdę uderza, tak? Znaczy na tle regionu naprawdę wydaje mi się, że my jesteśmy zupełnie gdzie indziej. I na pytanie właśnie gdzie, odpowiadam, moim zdaniem gdzieś w okolicach Kansas, tego umownego Kansas. Faktycznie jesteśmy jakoś bardzo daleko, ja pamiętam jak grupa młodych ludzi chciała mnie zgłosić do prokuratury, bo myślałem, że manifest komunistyczny warto przeczytać. Jest ciekawe to, że faktycznie w tak różnych krajach jak powiedzmy Niemcy, Czechy, Grecja czy Hiszpania są partie komunistyczne dość otwarte, one są dość silne, mają reprezentację parlamentarną i odwołują się wprost, używają słowa komunizm. Wydaje mi się, że ciekawe jest to, jak część z Was była w niektórych krajach zachodnich, typu, no, tak jak pamiętam na przykład Grecji czy z Włoch, to sierpień młodych w dzielnicach studenckich właściwie rządzi. Też nie ma takich sporów, znaczy też bywają spory między anarchistami i komunistami, ale często z jednej strony anarchia, a z drugiej strony sierpi młot. Nikomu to nie przeszkadza i generalnie tam, gdzie jest dużo studentów i studentek, to raczej właśnie rządzi szeroko rozumiana lewica w Polsce, jak wiemy, jest na odwrót. Ja chciałem kompletnie odpowiedzieć na to pytanie, komu w Polsce służy antykomunizm, jakie grupy reprezentuje. Jednym zdaniem bym powiedział Ruchowi Narodowemu i Partii Korwin. To znaczy, ja jak pamiętacie, w tej pierwszej wypowiedzi nakreśliłem takie dwa rodzaje antykomunizmu. Antykomunizm, nazwijmy to sentymentalny czy historyczny, i antykomunizm, nazwijmy to nowoczesny. W
Ten antykomunizm sentymentalny, ty mówiłem, że z odpisu po partię Razem jest antykomunizmem, przede wszystkim antyPRL-izmem, że tak powiem. I wydaje mi się, że przede wszystkim skutki tego antykomunizmu, który otrzymuje się od 89 jest taki w Polsce, że rzeczywiście SLD osiągnęło pewien, że tak powiem w cudzysłowie, może trochę sukces, że dzisiaj już mało kto uważa, że partia, że tak powiem postkomunistyczna, to tylko weterani tak ich nazywają, bo oni robili bardzo dużą robotę, żeby nie być tymi strasznymi, podłymi postkomunistami i faktycznie dla dużej części mediów elit już Gazeta Wyborcza nie przyjdzie, że to są postkomuniści, przez 10 lat pisali, SLD 100 razy przeprosiło, już się to skończyło. Natomiast wydaje mi się, że jak chodzi o ten antykomunizm historyczny, to rzeczywiście on jest bardzo obecny w dyskursie Ruchu Narodowego, Marszu Niepodległości, bardzo mocno zagospodarował historię, stąd też jest to wszystko, co mówiliśmy, tak, to Powstanie Warszawskie i wydaje mi się, że lewica też dała się zaszantażować, tak, że my teraz się bijemy, mówię w pewnym uproszczeniu, ale że na przykład, nie wiem, bojownicy Powstania Warszawskiego z prawej strony wysyłali dzieci do walki, ale anarchiści też wysyłali dzieci do walki, więc my też mamy swoje dzieci, które umierały bohatersko w Powstaniu Warszawskim, więc daliśmy się zaszantażować temu dyskursowi prawicowemu, rzeczywiście o żołnierzach wyklętych to już tylko pojedyncze osoby z lewej strony mówią, że to może nie byli tacy bardzo fajni ludzie. Więc mam wrażenie, bo ja na początku chciałem powiedzieć, że ten dyskurs sentymentalny jest śmieszny, tak? Na przykład, nie wiem, jak ja czasem w Superstacji w programie Górskim mówię, że jestem dzieckiem Stalina, dajmy na to, no to zabawne, tak? Niemniej jednak wydaje mi się, że on jest dosyć silny i to na przykład widać na rynku książkowym. Jakbyście się przyjrzeli rynkowi książkowemu, bestsellerom Empiku czy Merlina, historia rządzi. Szczególnie ta historia antykomunistyczna, dowolną bzdurę wyda Piotr Zychowicz czy pan Hopper i od razu jest to w pierwszej 20, tak? I to są rzeczywiście spore liczby. Natomiast książki typu, nie wiem, Manuel Castells, czy tym bardziej gdzieś utopie, już nie mówię utopie lewicowe, jakiekolwiek utopie, znaczy się bardzo źle sprzedają, tak? Castells dostał dofinansowanie bardzo duże, nie pamiętam, 1000 było sprzedaży, 1500, znaczy mam tutaj na myśli społeczeństwo informacyjne, tak? Czyli książka bardzo wybiegająca w przyszłość. Czyli można powiedzieć, to naiwne takie efekciarskie kasło Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość wbrew pozorom, ja już nie mówię, bo trzeba by tą przyszłość jakoś określić, ale jak na Polskę to było hasło ważne, bo rzeczywiście dominacja tej opcji polityki historycznej sprawiła, że wszyscy staliśmy się zakładnikami historii. To, co mówiłaś, ja się z tobą w pełni zgadzam, że to stawianie pomników przez lewicę, to świadczy, że my jesteśmy zakładnikami, że my cały czas patrzymy do tyłu, tak jak nam prawica zaśpiewała, tak? Że cały czas przepraszamy za tą przeszłość, że mnie jako 30-parolatka się oskarża o to, że jestem odpowiedzialny za jakieś zbrodnie przed 100 laty, tak? Więc wydaje mi się, że na tym polu przegrywamy i ostatecznie beneficjentem tego jest Marsz Niepodległości czy Ruch Narodowy. Przypominam na przykład pomnik Dmowskiego, co elity ostatecznie poparły i Komorowski składał kwiaty. Przypomnę, że Komorowski zaczął organizować marsz kandydatną Platformę, tak, że tak powiem, wydawałoby się tej prawicy bardziej cywilizowanej. To on rozpowszechnił kult żołnierzy wyklętych, tudzież Marsz Niepodległości. To on wprowadził Marsz Niepodległości na salony, tak? I teraz już właściwie jak ci panowie młodzi rozwalają Warszawę co roku, to dyskurs głównego nurtu tak mówi, no mogli być spokojniejsi, no ale oczywiście na tym są dobre intencje, tak? No wiadomo, że jest to świętować, że to są tak naprawdę w 90% patrioci, no trzeba uważać na te 10%, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy zakładnikami tego i ma to wpływ na naszą świadomość, chociażby po tym rynku książkowym, to jest sukces prawicy, że tak powiem w przeszłość patrzymy, ale drugie być może ważniejsze i tutaj bym powiedział beneficjentem jest nie Ruch Narodowy, a Partia Korwin, jak chodzi o ten drugi antykomunizm, mówię w pewnym skrócie nowoczesny, antykomunizm, który moim zdaniem przede wszystkim jest antymaterializmem i to jest tutaj kluczowe. Jakbyście posłuchali takich dziennikarzy jak Rafał Ziemkiewicz czy Wittstein Bronisław, szczególnie Ziemkiewicz wydaje mi się, bardzo ciekawe, ja śledziłem jego wypowiedzi. On bardzo rzadko krytykuje PRL za to, co wydaje mi się w większości z nas się nie podoba. Czyli na przykład ograniczenia wolności słowa, zamykanie do więzień działaczy opozycyjnych, takie niefajne rzeczy. Tak? Jemu to specjalnie nie przeszkadza. Jemu znacznie bardziej przeszkadza to, co on nazywa władzą hołoty. Jemu znacznie bardziej przeszkadza to, że jak on tam pisał gdzieś, że dziennikarze to byli gdzieś zepchnięci na bok, że elity zostały zmarginalizowane, że pracownicy fizyczni to w ogóle nie wiadomo jak byli traktowani, a przecież w dobrym społeczeństwie powinni być jednak te dwa piętra niżej. Nawet to, co PRL specjalnie wbrew pozorom swoich obietnic nie zrealizował, to on sugeruje, że zrealizował i że to bardzo źle. Tak? Czyli krytykuje to, co w PRL akurat było najlepsze, jeżeli w ogóle było, więc wydaje mi się, że ten antykomunizm jest przede wszystkim antymaterializmem, odrzuceniem problemów materialnych społeczeństwa, odrzuceniem troski o politykę pełnego zatrudnienia jako polityki komunistycznej, chociaż akurat pełne zatrudnienie jest częścią polskiej konstytucji, podaj paragraf 63. Odrzucenie egalitaryzmu jako komunistycznego, stąd krytyka progresywnych podatków na przykład, czy bardzo progresywnych, bo to już jest w ogóle
stalinizm, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj jak chodzi o ten antykomunizm w cudzysłowie nowoczesny, którego moim zdaniem częścią jest część szczególnie Młoda Platforma Obywatelska, Partia Korwin i powiedzmy Petru, tak? Że jak ktoś cokolwiek egalitarnego czy więcej stabilności zatrudnienia równa się komuna, to już było. Ale to też dzisiaj nie należy komunizmu wprowadzać, bo wiadomo, że to jest czyste zło. Więc i teraz tak, już krótko może tak bym powiedział trzy poziomy tego antykomunizmu, jako czegoś, co służy bardzo bieżącej polityce, co nie musi mieć nawet specjalnie związku z historią. Więc pierwsze, co powiedziałem, to jest przede wszystkim delegitymizacja jakiejkolwiek polityki socjaldemokratycznej jako komunistycznej, tak? Bo takie podstawy polityki socjaldemokratycznej, jak wysokie uniwersalne świadczenia, czy wysokie powszechne zasiłki dla bezrobotnych, w Polsce to jest komuna. Tak? Chociaż to obowiązuje w większości krajów Europy Zachodniej, szczególnie skandynawskich, które no, z komunizmem nigdy prawie nie miały wiele wspólnego. W Polsce to uchodzi za komunizm, tak? W Polsce to jest Korea Północna, co ciekawe, a nie Szwecja czy Dania, tak? To jest ten punkt odniesienia. Więc wydaje mi się, że to jest też oczywiście legitymizacja liberalnej transformacji i nie przez przypadek Petru jest, że tak powiem, prawie że dosłownie synem Balcerowicza, bo to jest jego ojciec duchowy i oni właściwie współpracują ze sobą blisko. Więc pochwała transformacji neoliberalnej i próba, że tak powiem, dokończenia transformacji, czyli na przykład to, co dzisiaj mówi Petru, czyli powrót do ustawy Wilczka, tak na marginesie sojusz to jest z Wilczkiem, tak? Totalna liberalizacja rynku pracy, totalna liberalizacja, jeżeli chodzi w ogóle o prawo gospodarcze, radykalne ograniczenie kontroli przedsiębiorców jakichkolwiek, jeszcze większe obniżenie CIT-u i PIT-u dla ludzi bogatych, idea podatku liniowego oczywiście bez ulg. W konsekwencji tak naprawdę to by oznaczało podwyżkę podatków dla biednych i gigantyczną dla bogatych, ale to jest właśnie to, tak? I to, co mówiłem w tej swojej pierwszej wypowiedzi, czyli uznanie, że komunizm mierzymy poziomem podatków czy wydatków publicznych w PKB, czyli jak tego jest ponad 25%, to już jest prawie że komuna. Idealnie to by było, nie wiem, 3% na wojsko, żeby się lud nie buntował, plus jak to Korwin mówi, tam 100 urzędników na cały kraj. Wtedy będzie fantastycznie i wszystko będzie szczęśliwie. I oczywiście wtedy ludzie przedsiębiorczy wypłyną, a jak ktoś jest nieprzedsiębiorczy, to no to cóż, ma problem. Więc wydaje mi się, że to jest na pewno ten wymiar gospodarczy. Beneficjentem są oczywiście przedsiębiorcy, beneficjentem są oczywiście ludzie bogaci, beneficjentem są partie, które są otwarcie liberalne i do tego właśnie elektoratu mrugnęła ostatnio Ewa Kopacz, mówiąc o 10% podatku liniowym, co Szczurek później prostował i używał innych terminów. I do tego właśnie elektoratu mrugnęła Ewa Kopacz, mówiąc, że zlikwidujemy ZUS, równa się pałace ZUS-owskie, równa się rozdawnictwo, młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, jak chcecie być kreatywni, przedsiębiorczy i nowocześni i nie chcecie być komunistami, to odrzucamy ZUS, wprowadzamy niski liniowy. Drugi wymiar to jest to, co Aga wspominała tutaj, to jest Kościół i rzeczywiście cały czas przedstawiciele Kościoła katolickiego, ja to pamiętam, powiedzieć Pieronka jeszcze przed paru lat, on ma swoich godnych kontynuatorów, mianowicie w momencie, kiedy chce się troszkę zlaicyzować Polskę, kiedy chce się wyrzucić religię ze szkół, kiedy chce się troszkę zliberalizować ustawę aborcyjną, kiedy na przykład chce się wprowadzić konwencję antyprzemocową, to wtedy brzmiał nasi hierarchowie, że to już było. Co jest oczywiście bardzo dziwną też konstrukcją, bo za Stalina była dość restrykcyjna ustawa aborcyjna, akurat i była religia w szkołach, więc jest to historycznie nieprawdziwe poza wszystkim, więc można się domyśleć, że nie chodzi nawet o historię, tylko chodzi o komunizm jako taki, który to komunizm byłby radykalnie antyklerykalny, czyli na przykład nie byłoby krzyża w parlamencie, to już jest Korea Północna. Więc wydaje mi się, że też na pewno Kościół jest beneficjentem dyskursu antykomunistycznego i Kościół bardzo nim cały czas gra i partie, które się do Kościoła odwołują, znaczy chcesz laicyzować Polskę, jesteś komunistą i znowuż ze smutkiem zauważam, że znaczna część elit również lewicowych jest zakładnikiem tego dyskursu, począwszy od partii Razem przez dużą część Zjednoczonej Lewicy i wszystkie inne partie. To znaczy, ja coraz częściej słyszę, to jest dosyć niesamowite, że w Polsce nie ma sensu grać antyklerykalizmem, bo społeczeństwo to przecież jest katolickie i ono by nigdy czegoś takiego nie chwyciło, czy w ogóle przeczą dane jakiekolwiek. Bo wszystkie dane pokazują sondaże, również na dużej próbie, że polskie społeczeństwo się laicyzuje, że Kościoła ma dosyć w polskiej polityce, 70-kilka% uważa, że Kościół w ogóle nie powinien się wypowiadać na tematy polityczne, 75% polskiego społeczeństwa, a tymczasem zewsząd słyszę, również ze środowisk lewicowych, że tego tematu nie ruszajmy, bo to jest ciężkie, na tym możemy przegrać. W związku z tym wydaje mi się, że też jest taka konsekwencja właśnie tego splotu klerykalizmu i antykomunizmu, na którym no, wydaje mi się, że przegrywamy, bo moim zdaniem, i mówię to też jako działacz OPZZ-u i ekspert OPZZ-u, Kościół katolicki jest jedną z najbardziej szkodliwych instytucji w
Polsce, również jak chodzi o kwestie gospodarki i przede wszystkim polityki społecznej, na przykład poglądy odnośnie kobiet i wizji rodziny, one nie tylko są strasznie niesprawiedliwe i po prostu wstrętne, ale one są też, bym powiedział, generują kryzys w wymiarze ekonomicznym, tak? Posyłanie kobiet do domu, odrzucanie ich z rynku pracy i obrona tradycyjnego modelu rodziny jest, że tak powiem, destrukcyjna dla gospodarki, już poza tym, że jest dosyć nieciekawa, jak chodzi o model życia. I wreszcie trzecia sprawa, Aga o tym wspomniała, mianowicie antykomunizm jako część dyskursu feministycznego i rzeczywiście począwszy od Kongresu Kobiet, różnego rodzaju próby zakłamywania rzeczywistości, sugerowanie, że PRL to w ogóle był straszliwy, wstrętny i nic nie osiągnął, udawanie, że w 1956 to nie zliberalizowana ustawa aborcyjna, jak zliberalizowana to była taka podła i prześna ustawa aborcyjna i co prawda te kobiety mogły tą ciążę przerywać, ale jakoś tak brzydko i brudno w tych wstrętnych szpitalach, więc może lepszy jest nawet zakaz, ale cywilizowany zakaz. Więc różne bardzo dziwne chorski kloski, że tak powiem, towarzyszą temu antykomunizmowi i mam wrażenie, że też tu dokonane zostało jakieś bardzo nieciekawe przesunięcie, dlatego że ruch feministyczny, czy ruch kobiety najsilniejszy był na początku lat 90., kiedy bez Facebooka i internetu udało się zdobyć ponad 1 000 000 podpisów za liberalizację prawa aborcyjnego, a w epoce Facebooka nie udało się zdobyć 30 000, natomiast wylansowano kilka, że tak powiem, feministycznych gwiazd, więc mam wrażenie, że rozwił się ruch feministyczny również na bazie antykomunizmu, bo tamten ruch, który był na początku lat 90. był generalnie raczej przychylnie nastawiony do poprzedniego ustroju, przynajmniej nie był antykomunistyczny, natomiast później się pojawił ruch feministyczny, który był antykomunistyczny, natomiast w skali, że tak powiem, masowej feminizm i feministyczne głosy bardzo słabły, więc wydaje mi się, że również tutaj częściowo antykomunizm, który przyjął twarz Henryki Bochniarz, duże spustoszenia zrobił też, jak chodzi o dyskurs i jest to bardzo przykre. Ostatnie zdanie śledziłem ze 2 lata temu kolejne wystąpienia Lewiatana podpisane przez Bochniarz odnośnie polityki społecznej. Zapewniam was, były to potwornie antyfeministyczne regulacje, które straszliwie uderzyłyby w setki tysięcy polskich kobiet, więc wydaje mi się, że antykomunizm na tych trzech polach jest bardzo szkodliwy. Ja już bym chciała oddać państwu głos, bo wydaje mi się, że żadnej trzeciej tury nie zrobimy, bo to nie ma czasu dobrze porozmawiać. Tylko jeszcze dwie takie obserwacje na marginesie tego, co powiedzieliście. Pierwsza rzecz to ta walka o przestrzeń na murach. Tak? Ona się toczy w całej Europie, tak mówiliście o tym, tak to się jakoś dzieje, że w Polsce, na murach w polskich miastach i miasteczkach no, wygrywa przekaz, powiedziałabym, nielewicowy mocno, ale żeby pokazać, że tak, to się dzieje od dołu, to znaczy to się tak, jakoś tak się dzieje, że graficiarze kreślą na warszawskich murach przekreślone Sierpi-Młot, a afirmatywną kotwicę Powstania Warszawskiego, ale oczywiście nie możemy zapominać, że ta oddolna, znaczy ten ruch ten artystyczny, czy ten, to co, o czym mówiliście, o tym radykalnym stylu, tak, czy o tym radykalnym szyku, nie miałoby takiej mocy i właściwie takiej legitymizacji, gdyby nie też prawo, to znaczy w Polsce Ania tutaj mówi, że marzy jej się, czy z jakąś nostalgią spaceruje po ulicach zachodnich miast. No my nawet nie mamy szansy na ulicę Karola Marksa czy Róży Luksemburg, bo nas się ta dekomunizacja i to wyrywanie do spodu prowadzi do tego, że właśnie teraz ulica Dąbrowszczaków na warszawskiej Pradze jest zagrożona tą ustawą dekomunizacyjną. I ostatnia rzecz to też taka refleksja, tu była mowa o, padło to określenie resortowe dzieci. Wydaje mi się, że w służbie antykomunizmu, tego dyskursu antykomunistycznego zaprzęgane są oczywiście różne narzędzia dyskursywne i naukowe i wszelakie. Ostatnio genetyka, to znaczy ta opowieść o resortowych dzieciach i o tym tropieniu nie tylko przeszłości jakby komunistycznej, lewicowej, socjalistycznej, czy jak zwał, tak zwał, różnych dygnitarzy, ale też dokopywanie się do przeszłości dziadków, kuzynów, krewnych itd. Faktycznie to jako forma zdelegitymizowania lub legitymizowania obecności w przestrzeni publicznej zaczyna być używana jako naprawdę takie silne narzędzie. Ale jakby tutaj też chciałam przytoczyć inny cytat. Znaczy mówimy, można mówić o komunizmie genetycznym z perspektywy tych autorów resortowych dzieci. Natomiast dzięki posłowi Suskiemu, być może państwo dotarło, mieliście okazję spotkać się z tym cytatem, mamy też do czynienia z patriotyzmem genetycznym.
To znaczy, jeżeli ktoś może być genetycznym antykomunistą, bo na przykład dziadek, ciocia, wujek, kuzynka działał w KPP albo w PZPR i tak dalej, to okazuje się, że mamy też genetycznych patriotów. Tutaj cytat z posła Suskiego, bo jeśli rodzina kandydata walczyła o Polskę, o niepodległość, dziadek był w AK, a pradziad uczestniczył w powstaniu styczniowym, to taki ktoś daje nam gwarancję genetycznego patriotyzmu. Wyjaśnię to tak, jeśli twój dziadek miał dyplom, ojciec miał dyplom, to ty już dyplomu pokazywać nie musisz. Wychowanie w porządnej rodzinie, gdzie dbano o wartości, gwarantuje przyzwoitość. Rozumiem, że to samo analogicznie można by powiedzieć o potomkach komunistów i komunistek, czy prawda, różnych działaczy lewicy. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, bo wydaje mi się, że dużo jest tematów nam narosło. Po pierwsze, ja się absolutnie nie zgadzam z taką polityką, że jak jakieś słowo jest używane przez naszych przeciwników jako nasz, jako obelga, to albo jest skompromitowane, cokolwiek to miało znaczyć, to, że należy je porzucić. Ja uważam, że należy postępować dokładnie odwrotnie. Co więcej, jakby to jest też na przykład ta strategia zaczerwana trochę queer, tak? Znaczy weźmy sobie to, dokładnie tę obelgę, którą nas obrzucają i ją powieśmy na sztandarach. Bo my tutaj nie walczymy o uznanie tych, którzy nas zarzucają tę obelgę. To nie oni są adresatami tego, co mówimy, tak? A poza tym chciałam zwrócić uwagę na to, tutaj też jakby tam kolega trochę jakby mi podbił to, co teraz powiem, to znaczy, że no naprawdę poza tym krajem tu to słowo jest absolutnie używane i ono jest w lewicowej filozofii na przykład w tej chwili na topie, tak? To znaczy bardzo wielu, bardzo ważnych współcześnie, tylko mało czytanych w Polsce i mało tłumaczonych filozofów, bo używa, próbuje je przemyśleć na różne sposoby, próbuje opisać za jego pomocą to, co się wydarzyło w czasie arabskiej wiosny czy w ruchu Occupy. Tu jest oczywiście spór między filozofami anarchistycznymi, filozofkami a komunistycznymi, tak? Ale to się po prostu dzieje, tak? To jest nasze słowo. Mówimy o dobru wspólnym na przykład, tak? O pojęciu właśnie jakby odchodzenia od myślenia w kategoriach prywatności, własności prywatnej, tak? To są wszystko strasznie ważne kategorie współczesnej dyskusji. To są kategorie komunistyczne. Więc też nie odcinajmy się troszkę od takich jakichś inspirujących nurtów. Ja się oczywiście bardzo zgadzam z tym, że na razie jesteśmy w takim, my lewica, tak teraz tak powiem, w takim położeniu, że może najpierw tak powiem załatwmy te sprawy z mainstreamem, a potem załatwmy sprawy wewnętrzne między nami. No a z drugiej strony to, o czym Piotr kilkakrotnie wspominał, to znaczy rzeczywiście używanie przez niektóre ruchy lewicowe antykomunizmu do samolegitymizacji, to jest też realne zjawisko, z którym mamy chyba jakiś problem. No o feminizmie to chyba nawet nie mogę zacząć, bo bym nie skończyła. Mam jakiś gigantyczny, znaczy jakby jasne, tak Henryka Bochniarz to jest jedno, ale tak, ja mam jakiś gigantyczny problem z kongresem kobiet, ponieważ ja mam wrażenie, że to nie jest bynajmniej jednolita struktura. Znaczy pomijam fakt, czy w ogóle uznać, że kongres kobiet to jest polski feminizm, tak? Nie chciałabym, żeby tak było, bo akurat się uważam za feministkę i jakoś tak mam wrażenie, że jest nas trochę więcej niż to, co się dzieje w kongresie kobiet. Natomiast no tam właśnie się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, tam przyjeżdżają naprawdę kobiety z różnych stron. Teraz właśnie pytanie jest takie, no i jednak oklaskiwały Kasię Bratkowską ostatnio, tak? I to ona tam robiła podobno na tym ostatnim furorę ze swoimi właśnie niebochniarzowymi wynajmniej wystąpieniami. Więc to jest być może w ogóle jakieś takie, to jest temat na też wielką dyskusję, tak? Natomiast rzeczywiście pewien brak zainteresowania, tak? Czy pewna obawa właśnie przed skompromitowanymi pojęciami, czy brak zainteresowania dla właśnie współczesnej filozofii politycznej jest jakimś problemem feminizmu. Tak samo zresztą jak problemem komunizmu współczesnego jest brak zainteresowania feminizmem. Tak? Bo to też nie jest takie, to nie jest łatwa relacja, nie udawajmy, że ona jest taka bardzo prosta właśnie, nawet tam, gdzie obie te idee są dużo mocniejsze niż w tej chwili w Polsce i chyba już muszę oddać głos. Kilka też uwag krótkich odnośnie tego, co Łukasz mówił o uchodźcach między innymi. To jest temat chyba na pewno konferencji, ale mam wrażenie, że w Polsce narasta dyskurs taki pejoratywny, który nie odnosi ani do lewactwa, ani antykomunizmu, tylko do czegoś, co prowadził czy rozpowszechnił Paweł Kukiz, tylko że tak powiem stracił poparcie przez swoją głupotę, mianowicie określenia typu mafia, złodzieje. To jest tak naprawdę coś, co nie tylko jest w elitach politycznych, ale to jest też bardzo w społeczeństwie rozpowszechnione, tak? Mafia, złodzieje chcą przyjąć brudaców.
tego typu argumenty się pojawiają. Mafia, złodzieje, rozkradły, tak, ZUS to złodzieje. To jest w ogóle strasznie niespójny dyskurs. On uderza, on jest antysemicki, często rasistowski, czasem jest też egalitarny, antyniemiecki, antyrosyjski. To jest jakiś taki miszmasz totalny, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe, to wymaga zbadania. Kukiz na tym grał, jak mówię, przez swoją głupotę to przegrał. Niemniej jednak po społeczeństwie się to rozlewa, że właściwie coraz mniej jest takiego właśnie komunizmu, a właśnie mafia, złodzieje. To słychać wśród ludzi, też to wymaga odrębnego zbadania. Tak na marginesie dla mnie to bardzo niebezpieczny dyskurs, szkodliwy i rozmywa tematy bardzo ważne. Druga sprawa odnośnie tej historii też związków zawodowych, jak tam one przyzwalały, to temat rzeka, więc nie będę o tym dużo mówił, natomiast dla mnie na przykład bardzo jest ciekawa historia mojej centrali związkowej, tej centrali tak zwanej rządowej swego czasu. To jest bardzo ciekawe, jakie były relacje między Solidarnością i OPZZ-em, czy Solidarnością częścią OPZZ-u ZNP. Tam były różne spory i ja osobiście nawet tego nie wiem dobrze, ale jak OPZZ robił w tych protestach, również zdarzało się przeciwko władzom występować, co ciekawe. Nie za często, ale zdarzało się w poprzednim ustroju, więc to też jest ciekawa historia tego, na ile właśnie OPZZ wtedy był jakoś tam prokomunistyczny, ale troszkę inaczej niż władza, i na ile w ogóle znikł. Związki zawodowe w latach 80. po prostu to jest tylko Solidarność. OPZZ nie istnieje, chociaż to była bardzo masowa centrala i miała więcej ludzi swego czasu niż Solidarność. Również po 89 też są bardzo ciekawe rzeczy. Trzecia sprawa, ja nie chcę wchodzić w polemikę z partią Razem. Wydaje mi się, że bardzo złym pomysłem jest to, żebyśmy się teraz licytowali, kto jest bardziej lewicowy i kto jest bardziej czysty. Nie chcę być złośliwy, jak ktoś ma 20 lat, to bardzo łatwo jest mówić czystym, czy jak się nie wiem, w partii 24. Więc myślę, że to nie jest jakiś taki wielki argument. Zdanie typu socjaldemokracja jako form poczta faszyzmu jest moim zdaniem po prostu głupie w polskiej rzeczywistości. Jeżeli chodzi natomiast o czystość moralną w polityce, to jedno nazwisko, które ja popieram i bardzo pozytywnie oceniam, czyli niejaki Tsipras. Generalnie biorąc, polityka to nie jest taka prosta sprawa. Uważam, że Tsipras jest bardzo dobrym politykiem, a mimo to zdradził wszystko, co się dało właściwie, a ja osobiście go popieram i będę w Grecji. Więc sprawa jest naprawdę delikatna. Jeżeli są tu osoby z partii Razem, apelowałbym, żebyśmy się nie nawalali, bo tak na marginesie twój ruch i SLD nawalając się straciło jedno i drugie. To byłaby powtórka z rozrywki i atakując Zjednoczoną Lewicę, czy mnie po prostu, to jest strategia Aleszy Miller moim zdaniem. Jeżeli chodzi o ten komunizm czy antykomunizm, w Polsce nie było komunizmu, jest antykomunizm, nie było sekularyzmu, jest postsekularyzm. Nie było nigdy migrantów i uchodźców, a jest rasizm przeciwko migrantom, uchodźcom, Żydów nie ma, jest antysemityzm. Nie, to uchodźców trochę było. No, okej, trochę było, ale generalnie jesteśmy, że tak powiem, najczyści w Unii Europejskiej, a podejście do uchodźców mamy niestety jako społeczeństwo bardzo negatywne. Wydaje mi się, że coś tutaj też bardzo złego się dzieje i odnośnie tego komunizmu. Okej, może być socjalizm, ale naprawdę nie kupujmy klisz z dyskursu dominującego, bo on nam to narzucił. Jakby ludzie zareagowali na rozpowszechnienie, dajmy na to przez SLD czy przez partię Razem, retoryki komunistycznej, no bym się zdziwił wcale, czy to by nie wywiązało się ze wzrostem poparcia. Jeżeli chodzi o to, co robić, no to hasłowo tylko. Ja kiedyś próbowałem pisać alternatywny podręcznik podstawy przedsiębiorczości, tylko niestety wydawca się skapował, że chcę go w konia zrobić. Więc nie udało mi się. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba też, ja muszę powiedzieć, jako powiedzieć pragmatycznie czasem. Pewnego rodzaju ustawy pisać, negocjować i niestety trzeba rozmawiać naprawdę z gorszymi ludźmi niż Leszek Miller, żeby różnego rodzaju ustawy wprowadzić do Sejmu. Na przykład ostatnio ograniczone ustawy na czas określony, udało nam się to. W związku z tym wydaje mi się, że nie bądźmy tacy czyści moralni, nie będziemy wtedy skuteczni. Było też o PPS-ie, już nie chcę o tym mówić. Wydaje mi się, że dzisiaj ta retoryka pierwszego PPS-u jest troszkę anachroniczna i jest ciekawe ostatnie zdanie, że w Polsce w ogóle nie istnieje internacjonalizm. Jesteśmy, globalizacja istnieje, Unia Europejska istnieje, internacjonalizmu nie ma, nikt w ogóle o tym nie mówi, chociaż to była część retoryki komunistycznej. To jest demokracja. Tak, to szybko. Na początku jeszcze się do tego pytania bezpośrednio do mnie o przewodniczącym komunistów miał Marianie Kowalskim, jako tej emanacji antyintelektualizmu. Generalnie oczywiście tak, ale chodziło mi o ludzi, którzy wywodzą się gdzieś z działalności kulturalnej. Prawda? W tym przypadku Kukiz jest bardzo charakterystyczny, bo jeżeli poczytać jego wypowiedzi z lat 80., z lat 90., on był od początku bardzo aspirującym muzykiem. On od początku chciał stworzyć wielką, czystą sztukę, wzniosłą i bardzo ambitną, tylko jakoś mi nigdy nie wychodziło. Bardzo tutaj mi gra to z przyjęciem tego resentymentalnego antyintelektualizmu od jakiegoś czasu, którym się zajmuje więcej niż muzyką. Jeśli chodzi generalnie
jest ten strony, właśnie wydaje mi się, że to, o czym też była mowa, ta walka na murach, to są rzeczy dużo w dużym stopniu pomijane, bo mówimy o polityce, a to, tutaj też bardzo ciekawe rzeczy się ujawniają. Jeżeli na przykład spojrzysz na to, jak wyglądały zdjęcia polskich murów z lat 80., no tamte takie spontaniczne, młodzieżowe graffiti było przedrzeźnianiem zarówno tego języka oficjalnego, jak i tego języka solidarnościowego, opozycyjnego. Prawda? W latach 90. Te mury były jakąś taką bardzo afirmowaną przestrzenią wolności w parodii, pastiszu, persyflażu itd. itd. Więc to, że teraz na murach mamy jaszczurki, kotwiczki i żołnierzy wyklętych, to jest bardzo, bardzo poważna zmiana. Dla mnie to jest też związane z tym, że po prostu znowu w latach 90. czy od tego czasu była wprowadzana jednak w ogóle zmiana taka w przestrzeni symbolicznej, prawda? Zmiany ulic, zmiany nazw szkół, patronów, pomniki i tak dalej, prawda? To wszystko zostało bardzo gruntownie wymienione i jest dalej orane do gołej ziemi. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką, która wspomniała mi, że w prywatnej uczelni, w której studiuję, nad salą wykładową wisi polski godło z orłem w koronie. No i właściwie zastanawia się, czemu w prywatnej uczelni takie rzeczy się dzieją. Ale tak, o ile można by jeszcze to zrozumieć w przypadku uczelni publicznych, chociaż dla mnie to też jest wątpliwe, chciałbym poznać uzasadnienie, to w przypadku uczelni prywatnych to jest jakaś rzecz zupełnie niezrozumiała. A to są takie elementy, które właśnie konstytuują w taki cichy sposób, na tym poziomie codzienności, to poczucie tożsamości narodowej. Ostatnia rzecz, ja się oczywiście zgadzam z tym, żeby tego terminu komunizmu nie odrzucać, tylko go queerować, żeby go właśnie w takiej sytuacji wynosić na sztandar. To jest bardzo, bardzo fajna strategia. Natomiast myślę, że też brakuje poważnego podjęcia tego tematu, co się od jakiegoś czasu zmienia, jeżeli chodzi o świat naukowy. Są zespoły badawcze, konferencje, publikacje, książki na temat komunizmu. Natomiast to nie wykracza poza te wąskie kręgi na naukowe, a wydaje mi się, że podjęcie tego tematu, tak, który jest tak mocno stabilizowany, czy usunięty na margines, jest bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję. Tym zdaniem, proszę Państwa, kończymy i krótka przerwa? 5 minut przerwy. Dziękujemy bardzo.